Budapeszt Bamako nosi miano najtrudniejszego rajdu amatorskiego na świecie. Nawiązując swoim charakterem do klasycznego afrykańskiego Dakaru, lecz w dużo przystępniejszej formie. Zapraszam Was na rozmowę z Piotrem i Emanuelem, którzy podzielą się z Wami swoimi afrykańskimi przygodami. Afrykę przejechały Toyoty, co wydaje się bardzo oczywistym wyborem, ale pierwszym pomysłem było Subaru Impreza. Teraz muszę udawać, że się na tym znam, a praktycznie nie znam się za dobrze, ale mamy tutaj Subaru Imprezę 98 rok, silnik 2.0 Boxer, niedoładowany, z reduktorem, stały napęd na 4 koła i on jest podniesiony na podkładkach i na sprężynach i kolumnach z tyłu z Forestera. Są włożone koła z oponami Yokohama Geolander AT, bardzo fajnie sobie radzą. Mamy jeszcze osłony pod podwoziem, pod silnikiem i pod skrzynią. Co jeszcze? CB radio, kosz dachowy, na którym mieści się koło zapasowe i trapy, bo w bagażniku leży, jak to w Subaru najczęściej, butla z gazem. Halogeny z przodu i w zasadzie tyle, jeśli chodzi o modyfikacjach terenowych. Myślałem też o tym, żeby zrobić tutaj snorkel. Podobno pasują jakieś fajki z Toyoty albo z Pajero. Myślałem o tym, żeby wsadzić tu jakąś małą wyciągarkę, ale szczerze mówiąc, po kilku pierwszych wyjazdach w teren tym samochodem widziałem, że on bardzo fajnie radzi sobie na lekko i uznałem, że niska masa to jest główna zaleta tego samochodu, więc dokładanie mu po prostu więcej ciężaru mogłoby zabić jego właściwości. Jak kupiłem ten samochód, no to gdzieś równolegle zacząłem marzyć o tym rajdzie, o przejechaniu nim Afryki. Też myślałem, że taka świetna maszyna właśnie w stylu safari do tego, żeby pojechać starymi trasami Dakaru. Ale no, po drodze zaczęliśmy się orientować na temat różnych skomplikowanych kwestii, które po prostu tego rajdu dotyczą. To znaczy trudności z mechaniką, z częściami. No jak wiadomo, Subaru nie jest najpopularniejszą marką offroadową. Raczej jest to jakieś wąskie grono pasjonatów, którzy tym samochodem w offroad się bawi. A mając przed sobą taki wyjazd do Afryki, mieliśmy świadomość tego, że musimy mieć jakieś pojęcie o mechanice, a żaden z nas nie jest mechanikiem. Musimy mieć w miarę zapewnione części i tu już też zaczęliśmy się orientować, że ta marka w Afryce absolutnie nie istnieje, więc cokolwiek się wydarzy, no to jesteśmy zdani tu po prostu na kombinowanie. I jeszcze ważną kwestią jest powrót z rajdu, bo po 9000 w samochodzie raczej z góry zakładaliśmy, że nie będziemy mieli siły ani czasu, żeby wracać na kołach. Kwestia wysłania samochodu kontenerem jest dość trudna do zorganizowania. Słyszeliśmy różne historie o tym, że ludzie spędzili nawet po kilka dni w porcie, próbując załadować te samochody do kontenera. Z drugiej strony, że te samochody dojeżdżały w różnym stanie, często zniszczone, albo że kosztowało to bardzo dużo. I stwierdziliśmy, że to też nie wchodzi w grę, szczególnie przy jednak dość tanim samochodzie, gdzie transport mógłby przekroczyć jego wartość. No i najlepszą opcją wydaje się po prostu sprzedaż samochodu na miejscu. No i tutaj też chcieliśmy postawić na coś, co po prostu ma większe szanse dobrze się sprzedać na miejscu. Dobra, tutaj mamy dwulitrową jednostkę Boxer bez turbodoładowania. Ona generuje gdzieś 116 koni mechanicznych. I ten silnik chyba do offroadu albo w Imprezie 116-konny, albo w Foresterze 125-konny chyba nadaje się najbardziej, no bo on w serii już wychodzi z reduktorem. Te silniki turbo doładowane zazwyczaj albo były w automacie, albo bez reduktora, co też no, sprawia, że jednak gdzieś tam pod górkę czy w grząskim może nam trochę brakować momentu. Albo z drugiej strony przy dołożeniu reduktora, no to już słyszałem, że bywają tam jakieś problemy z napędami. Ten silnik, no
w zasadzie lać i jeździć, mógłbym tak powiedzieć, albo chciałbym tak powiedzieć, ale niestety no jak go kupiłem, to ten silnik to była pierwsza rzecz, którą tutaj wymieniłem, bo wydmuchał uszczelkę pod głowicą. Ten silnik, który jest tutaj wsadzony, jest z młodszego egzemplarza, w zasadzie od tego czasu nic się z nim nie dzieje. No poza rzeczami, które no po prostu gdzieś tam tutaj dogorywały już z racji wieku, to znaczy niedawno na przykład wymieniłem pompę wspomagania. On tutaj w gazie radzi sobie bardzo fajnie, pali to około na tych dużych kołach z 14 litrów, 15 czy 14 benzyny, może z 15-16 gazu. Jest to całkiem znośne. Wydaje mi się, że tej mocy jest tutaj wystarczająco. Na taka prędkość przelotowa to gdzieś 120-130 na godzinę na autostradzie. A w terenie radzi sobie całkiem spoko. No i nie martwię się jakoś bardzo o to, że jest specjalnie wyżyłowany. Strasznie lubię jeździć tym samochodem. Znaczy jest to u mnie drugi samochód, w zasadzie dużo nowszym, rodzinnym, bo Skodą Superb jeździ moja żona. A ja jak mam gdzieś podjechać, po prostu wyciągam to auto, bo daje dużo fanów z jazdy nawet po ulicy, bo Subaru się po prostu bajecznie prowadzą. A tutaj wydaje mi się, że jeszcze po tym modyfikacji zawieszenia, mimo że on stoi wyżej, to jest twardszy i naprawdę daje dużo radości po prostu na zakrętach, już abstrahując od tego, że tu jest tylko około 100 koni mocy. Jest całkiem wygodnie, jeżdżę nim też czasem tracy po Polce. Ma klimę, która ostatnio niestety odmówiła posłuszeństwa, no ale to jednak w starym samochodzie i w terenie jest dość duży plus. Manual, w środku całkiem sensowna tapicerka, bo tutaj mamy taką dość wysoką wersję imprezy z podgrzewanymi fotelami, w skórze, z elektrycznymi szybami, więc to też powiedziałbym dodaje troszkę komfortu. A ten samochód przede wszystkim dla mnie ma zastosowanie do fanów w lekkim terenie. To znaczy jeździmy nim gdzieś dookoła Warszawy, jakieś traski typu Śladem Wierzb albo jakieś proste wyjazdy biwakowe, raczej nie na długą trasę. Niestety jest dość głośno i to właśnie dzisiaj zauważyliśmy z kolegą, jak tutaj jechaliśmy na to nagranie, że jednak to Land Cruiser, którą zrobiliśmy Budapeszt-Bamako, jechało się dużo wygodniej i ciszej przy takiej prędkości w okolicach 120 na godzinę. Okej, to w końcu na rajd Budapeszt-Bamako wybraliśmy się na czymże innym jak nie Toyota Land Cruiser. I tutaj gdzieś tam po drodze, jak przygotowywaliśmy się do tego rajdu, gdzieś coraz bardziej problematyczny okazywał się dla nas pomysł wyjazdu imprezą, chociaż wciąż jakby wierzyliśmy, że to jest do zrobienia i nadal uważam, że jest to samochód, którym da się ten rajd przejechać. To pojawiła się okazja kupienia Land Cruisera 95 w całkiem niezłym stanie, w dobrych pieniądzach. Przejechaliśmy się tym samochodem, pokazaliśmy go mechanikowi, kupiliśmy to auto, trochę je doposażyliśmy i w zasadzie to był nasz pojazd, z którym od razu wiedzieliśmy, że sprawdzi się jednak dużo lepiej niż Subaru na trasie offroadowej. Że będzie też lepsze pod kątem finansowym, bo jednak Toyoty to samochody, które najłatwiej i najlepiej udaje się sprzedać po zakończeniu rajdu na miejscu. A w razie jakichś przygód po drodze, których też trochę mieliśmy, to najłatwiej znaleźć mechanika od Land Cruisera i części od Land Cruisera. No i stąd taką 95 z 3-litrowym dieslem 1KZTE, czyli tym na pompowtryskiwaczach, 3 litry, 125 koni, z bardzo fajnym profilem mocy, z naprawioną, w zasadzie z jedynych modyfikacji offroadowych, to naprawiliśmy tam blokadę tylnego mostu, z działającym reduktorem, dołożonym LED-barem, bagażnikiem dachowym i nowymi oponami AT Hankooka, no, ten rajd przejechaliśmy. Oficjalny rajd jest na Węgrzech, natomiast my z uwagi na to, że zależało nam na tym, żeby jeszcze mieć tak 1-2 dni wolnego w Maroko, to uznaliśmy po prostu, że ominiemy początek, ominiemy start i zrobimy sobie pierwszy taki supermaraton na Gibraltar. No w związku z czym jechaliśmy ile? 48 godzin?
40 godzin. No, coś takiego. No 40 godzin po prostu zmieniając się zakupkiem. Właściwie na strzała pojechać na Gibraltar. A potem z Gibraltaru prom do Maroka, do Tangieru. I tam do startu rajdu, do takiego startu tej afrykańskiej części rajdu mieliśmy łącznie chyba 3 dni. No, które pozwoliły nam się trochę zregenerować, nabrać sił, przepakować, może trochę lepiej przygotować. To jednak była warta inwestycja tego, żeby tą Europę przejechać naraz i mieć chwilę przed startem, bo potem kolejny odpoczynek to był w zasadzie dopiero po zakończeniu rajdu, czyli po 2 tygodniach. Start rajdu praktycznie wygląda tak jak każdy dzień rajdu. Każdy dzień rajdu zaczyna się od briefingu. One były o różnych porach, raz o 5 rano, raz o 6, raz o 7. Na tym briefingu organizator przedstawia aktualną sytuację, przedstawia jakieś modyfikacje do trasy. Wcześniej oczywiście otrzymujemy roadbooka, gdzie cała trasa jest opisana, ale mogą być jakieś zmiany na miejscu. I na briefingu, oprócz takich informacji bieżących, organizator dopiero wtedy udostępnia koordynaty rajdu i taką instrukcję na dany dzień, czyli jak dokładnie przebiega trasa, gdzie trzeba przejechać, żeby zaliczyć trasę rajdu. Te koordynaty ściągamy sobie na GPS-a i w zasadzie zaraz po tym już wsiadamy w samochód i ruszamy. Jak tam panowie? No, klasa, klasa. W ciągu dnia musimy pokonać ten dzienny odcinek. Tak jak mówiliśmy, my w tej klasie 4x4 Adventure nie byliśmy, że tak powiem, weryfikowani, to znaczy mogliśmy sobie po prostu jechać zupełnie innymi drogami, ale gdzieś tam staraliśmy się podążać tą trasą wyznaczoną przez organizatora, ale gdy widzieliśmy, że jest jakiś wyjątkowo nudny odcinek albo gdzie szczególnie chcielibyśmy zboczyć z trasy, żeby coś zobaczyć, co przebiega niedaleko, to po prostu rezygnowaliśmy z niektórych tych odcinków. Ale start rajdu, tak jak każdy dzienny odcinek, zaczynał się po prostu od briefingu, od pobrania koordynatów na GPS, no i wyjazdu w tym wypadku sprzed hotelu w Fezie. No, ten pierwszy odcinek też mam takie wspomnienie, że wyjeżdżamy z tego hotelu i praktycznie od razu nie widzimy już innych samochodów. To znaczy gdzieś tam mijamy jakieś pojedyncze załogi, ale z tego wyobrażenia, że będziemy jechać jednak dużym konwojem, te 300 załóg, więc cały czas jest ktoś obok nas, to w pewnym momencie gdzieś tam błądzimy, tak? No, czy jakąś złą trasę wybieramy i widzimy, że jesteśmy tu zupełnie sami, dookoła nas tylko pustynia i w zasadzie musimy sobie poradzić. Więc to było jednak takie szybkie i dość formujące doświadczenie, no, które mówiło, okej, no to jesteśmy teraz zdani na samych siebie, a potem, gdy te trudne odcinki na przykład pokonywaliśmy już po zmroku, to szybko uderzyło nas to jednak, że tam trzeba zapierdzielać, że nie ma czasu na to, żeby sobie stanąć na kawkę, że nie ma czasu na to, żeby stanąć na jedzenie, bo po prostu po pierwszym czy dwóch dniach, jak docieraliśmy na biwak już po zmroku i w zasadzie mieliśmy tylko kilka godzin do startu kolejnego etapu, zdaliśmy sobie sprawę z tego, że ta sprawność na trasie to jest tutaj chyba najważniejsza kwestia, żeby ten rajd w miarę sprawnie ukończyć. Nawak Shoot, największy syf na świecie. Ale zaczyna nam się podobać. Nie, by się podobało właśnie. Myślę, że zaraz będziemy tu szukać pracy. Można jeszcze bardziej docenić to, co mamy na miejscu. No myślę, że samej jazdy było 12 do 15 godzin każdego dnia. Kilometrowo to w zależności od tego, jaka była nawierzchnia, ale najkrótszy odcinek tam chyba miał 136 km. Który okazał się najdłuższy. 200 km, nie, to ten Gwinei. No tak, 200 km. Który nam zajął chyba z 18 godzin. Tak, ale to nam zajęło tak ciężki właśnie teren. 18 godzin, a najdłuższe to na przykład taka trasa dojazdowa na końcu Maroka, na ostatni odcinek Maroko, no to miała... Tysiąc coś? Tak, tysiąc coś, natomiast to już była asfalt prosta droga. Dni wyglądały tak, że no, ten poranny briefing w zasadzie nam dyktował pobudkę,
Staraliśmy się, żeby jedna osoba szła na briefing, a druga, a reszta załogi w tym czasie zwijała obóz, tak żeby jak tylko briefing się skończył, żebyśmy byli gotowi do wyruszenia. Gdzieś tam po drodze jeszcze zazwyczaj, szczególnie na początku, każdego dnia przejeżdżało się przez jakieś wioski, więc uzupełnialiśmy tam zapasy wody, pieczywa. Ale w zasadzie śniadanie to już jedliśmy zazwyczaj w samochodzie, gdzie ten, co siedział z tyłu, to smarował kanapki pasztetem czy słoniną i żeby jednak naładować się kaloriami na cały dzień. No i po prostu jechaliśmy. I tej jazdy było bardzo dużo. Gdzieś tam może w niektórych miejscach udało nam się stanąć na jakąś kawkę czy śniadanie, czy jakiś ciepły posiłek po drodze, ale raczej nie było to regułą. Przerwa na posiłek. Obiadem bym tego nie nazwał. Jak wiadomo, obiad musi składać się z zupy i drugiego dania, oba na ciepło. Co tam dzisiaj w garku? Cieplutki tuńczyk. No w sumie to już można nazwać obiadem, skoro jest ciepły. Jest ciepły. Jako zupa była sałatka tuńczykowa, a jako drugie jest tuńczyk sauté. Cieplutko wszystko. No dokładnie, mamy ten plus w samochodzie, że jest super gorąco, szczególnie jak coś leży na ziemi, więc można powiedzieć, że jemy ciepłe posiłki po drodze. Tutaj zaprzyjaźniona ekipka ma trochę gorzej, bo wszystko wiozą w lodówce, więc muszą zimne jeść. No. Zimna kukurydza i nie Bonduel, tylko jakaś marokańska. Zimne piwo, a nie robimy. Wiadomo, piwo najlepsze, tylko ciepłe i wygazowane. No i w ciągu dnia jednak często pojawiały się jakieś zupełnie nieprzewidziane kłopoty, które też zabierały czas, typu zaczyna nam coś stukać, no i trzeba się jednak położyć pod samochodem, podnieść, poruszać kołami i zobaczyć, czy to coś, co może nam uniemożliwić dalszą jazdę, czy jeździć, obserwować. No na szczęście większość tych problemów, które mieliśmy po drodze, no to skończyły się na jeździć, obserwować, albo udało nam się je dość szybko rozwiązać, ale to też była taka kwestia, że jeśli nie wzięliśmy poprawki na to, i planowaliśmy sobie, że danego dnia dojedziemy na biwak. O super, dzisiaj się uda, będziemy o 18 przed zmrokiem, jeszcze zrobimy sobie coś ciepłego do jedzenia w końcu. A okazywało się, że jakieś tam stuki w zawieszeniu kazały nam kilka razy się zatrzymać, coś podokręcać, posprawdzać. No to momentalnie lądowaliśmy na bazie grubo po zmroku. W najgorszy dzień to byliśmy gdzieś o drugiej w nocy. Startując tego samego dnia o 7 rano, praktycznie jadąc bez przerwy. Mamy nowy problem z samochodem. Urwało nam śrubę z tulei wahacza tylnego. Pobiegaliśmy po naszym obozowisku, ale nikt takiej śruby nie miał. Ale na każdym rogu w Afryce można spotkać mechanika. W zasadzie w niektórych miastach mechaników jest więcej niż sklepów spożywczych. Jakość jest ich pracy i zakres usług dość umiarkowany, no ale może śrubę w wahaczu będzie umiał wymienić. Tak wygląda teraz samochód, a lokalny mechanik, proszę, wybił śrubę, tuleja chyba cała, tylko się odkręciła, poszedł szukać nakrętki. No, a tak wyglądają warsztaty. Nasza cudowna drużyna. Inshallah, bracia. No i kolejne dni były fajne, bo to już zaczynaliśmy znać już Sahara, więc pierwszy dzień to była taka zabawa na wydmach. Właściwie no, te odcinki pustynne, takie z małymi, można by powiedzieć, takimi etapami wydmowymi, to były kolejne dwa dni. Dobrze myślę, nie? Mhm. Kolejne dwa dni, z tym, że to już nie była taka pustynia, taka z takich takiego po prostu leciutkiego piasku, tylko gdzieś tam często skalista, albo bardziej płaska, już bez takich wielkich wydm. Maroku kończyliśmy przejazdem przez Saharę Zachodnią, która jest w tej chwili terytorium spornym, to znaczy chyba przez ONZ uznawane jako terytorium niezależne. Niektóre kraje już uznają, że jest to pod kontrolą Maroka, ale faktycznie jest to pod kontrolą Maroka, gdzie Maroko bardzo silnie inwestuje, wszędzie są posterunki policji, co chwilę trzeba się legitymować przez przejazdy przez różne miasta, no i plus ten terytorium jest ponoć dość mocno zaminowane, stąd tam praktycznie mieliśmy tylko przelot.
przez który dostaliśmy się do Mauretanii, ogromnego kraju, który praktycznie w całości jest jedną wielką pustynią. Te ryże? Co tam dzisiaj na obiadek? Już ci dam. Kasza gryczona, ogórki kiszone własnej produkcji. No cyk! I co, tak ogóreczek w niedumańskim kraju bez wódki? No właśnie niestety. Jeszcze ogórek sobie pomyśli, że go pies zeżar. Na przykład. Ale załatwimy już planie, jutro będzie normalnie. Uderzające, że w większości krajów, które tam przejeżdżaliśmy, to jednak po drodze jadąc dało się zatrzymać, coś zjeść po drodze. No wiadomo, no nie są to nasze standardy restauracyjne, ale wejdziesz do jakiegoś baru, w którym ktoś wrzuci ci kurczaka na grill, da do tego bułkę, da do tego jakiś sos i tak dalej. W Mauretanii nie było takich rzeczy. To znaczy tam praktycznie jedyne co widzieliśmy, że oni jedli, bo sami się obawialiśmy, no to gotowaną kozinę. Proszę Państwa. Jakub już nie imam za sterami. Wyjeżdżamy z Mauretanii i kolega już chce porzucić swoją wiarę, ale zapomniał o tym, że w Mauretanii za apostazję jest kara śmierci. I to nawet jak się tą apostazję odwoła, także kolego zakładaj szybko czapkę zanim ktoś zauważy. Jakieś animistyczne wierzenie może w Senegalu mnie przekonają bardziej. No, a tak serio to dojechaliśmy do granicy z Senegalem. Przejechaliśmy bardzo ciekawy odcinek, w którym pustynia zmienia się powoli w sawannę. Z czasem jest coraz więcej roślinności. A teraz jedziemy wzdłuż rzeki Senegal na granicę w okolicy St. Louis. Wczoraj podobno w Senegalu wybuchły zamieszki. Z tego co słyszeliśmy, to ta północ jest całkiem bezpieczna. Bardzo ciekawa sprawa, bo prezydent odwołał wybory prezydenckie, stwierdził, że on jest prezydentem i po co mu jakieś wybory. No i Senegalczycy są troszkę wzburzeni. Podobno nie działa internet, ale to wszystko zobaczymy za niedługo na granicy. A organizator usunął z trasy dzisiejsze miejsce biwakowe i nowe miejsce mamy poznać dopiero na granicy. Także takie przygody na tym rajdzie Budapeszt-Bamako się dzieją. No i tak lądujemy akurat w miejscowości St. Louis, pięknym, pokolonialnym mieście, gdzie ten taki senegalski vibe jeszcze fajnie przeplata się z architekturą i z kulturą kolonialną. No ogólnie jesteśmy zachwyceni Senegalem, nie wiem czy wszyscy je na pewno. Cześć, Gacu, jak ci się podoba? Tutaj kręci. Także jest gituba. Jak ci się w Afryce podoba? No jestem miło zaskoczony. Mamy cudowny poranek w senegalskiej miejscowości St. Louis. Wszyscy są zachwyceni, bo po tym co widzieliśmy w Mauretanii, to tu jest po prostu czysto, ładnie, całkiem smaczne jedzenie. Można się piwka napić. Pierwsza noc, mamy nadzieję, że to wrażenie z Senegalu, które mamy, jeszcze się utrzyma, a nie zepsuje, ale na razie nic nie wskazuje na to, żeby miało być jakoś gorzej, nie wiem, trudniej. Dzisiaj jedziemy do Tambacounda, coś jakoś tak. Miejscowość prawie na drugiej stronie kraju, ale omijamy trasę rajdu. Jedziemy prosto drogami, żeby mieć trochę więcej czasu na chillout i energii na jutrzejsze odcinki, które będą prowadzić przez piękne parki narodowe. Nie ugotować to jest podstawa, jakiś wodospadzik podobno ma być, tak? To dzisiaj? Tak. Dzisiaj skoczę do niego jak zwariowany wariat. Dajemy gaz do dechy, szybko zaczekaj zdjęcia małpom i na wieczorną kąpiel w wodospadzie. Senegal był takim krajem, gdzie w zasadzie kończy się pustynia, już na granicy Senegalu i Mauretanii zaczyna się sawanna, czyli ten obszar, gdzie te piachy powoli zaczynają pojawiać się trawy, roślinność, trochę więcej zwierząt i zaczynamy wjeżdżać do dżungli. Mamy tam do czynienia z baobabami, z wielkimi kopcami termitów. No to jest też bardzo ciekawy tak krajoznawczo kraj, a wydawał się też taki bezpieczny i powiedziałbym ciekawy turystycznie. Oh, yeah, hey, Mazarabama.
Drodzy Państwo, oto kopiec termita. Jest jak skała. Taki na oko z 5 metrów. Patrz, 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 jaki to jest dźwięk. Jest jak kamień po prostu. Zajebiście, to jest 11 na 10. Zajebiście. I po dwóch czy trzech dniach w Senegalu wjeżdżamy do Gwinei, która była z mojej perspektywy dużo trudniejsza offroadowo niż te pustynie w Maroku. W Gwinei mamy do czynienia z gliną, ze skałami i przede wszystkim z górami. No jak wiadomo, najwięcej doznań offroadowych dostarczają zazwyczaj góry, no i tutaj też nie było inaczej. Tam właśnie trafiliśmy na ten taki najbardziej wymagający, ale też w sumie najciekawszy odcinek, gdzie przez góry w Gwinei jechaliśmy 200 km, no chyba z 16 czy 18 godzin. To w zasadzie bez większych problemów po drodze. Tam parę razy się zatrzymaliśmy sprawdzić jakieś stuki w zawieszeniu, ale nie było tam żadnych jakichś większych niespodzianek. Po prostu trasa była tak wymagająca, że praktycznie większość z niej trzeba było pokonać na reduktorze, powolutku czołgając się między kamieniami pod górę, przejeżdżając przez rzeki, przejeżdżając przez drogi, które też codziennie albo w zasadzie no pewnie tam co tydzień czy co dwa tygodnie zmieniały swój przebieg, bo albo gdzieś wyrastały nowe między drzewami, albo też rzeki tak zmieniały swój bieg w górach, że jakieś nowe przeprawy się tam pojawiały. To był przepiękny krajobraz i tam chyba te interakcje z miejscową ludnością były takie najciekawsze, najbardziej pozytywne. Znaczy przejeżdżamy przez wioski, a w każdej wiosce, w każdym jakimś takim jakimkolwiek skupisku ludzi, przed samochód zaraz wybiegają dzieciaki. Dobra, chłopaki, jedźcie, bo to się nie skończy, wiecie? My już tak 20 minut potrzebujemy. Ja tam też widzieliśmy chyba najwięcej awarii wśród ludzi, którzy jechali rajdem, że tak 3-4 samochody faktycznie no stanęły i widać, to były takie już poważniejsze problemy. Tak, urwane koła, wahacze, ośki, spadające bagażniki dachowe, bo to też był i u nas problem, gdzie po prostu pękało nam mocowanie, ale też w innych samochodach, gdzie te przeładowane dachy często z namiotem czy jakimiś tam dodatkowymi akcesoriami no po prostu spadały z samochodów czy urywały się na tych wielkich kamieniach i wybojach. Właściwie Gwinea jest dość małym krajem, więc tam odcinek zajął dosłownie 2 dni. Tylko jeden nostek mieliśmy na miejscu. I tutaj już wjeżdżamy do Sierra Leone. I tam właściwie już jakby sam rajd może jako taki się nie skończył, natomiast skończyły się odcinki offroadowe. Więc to właściwie już w takim dość mocno triumfalnym nastroju, że tak powiem. Jechaliśmy na metę, która jest w Bure Beach, co swoją drogą jest bardzo, bardzo ładnym miejscem. Jeszcze takie trochę nieodkrytym, niedocenianym, ale jeśli chodzi o naturę, jest naprawdę piękna. I tam też właściwie to już jest finish, tak? Także to już jest ostatnie dosłownie 2 dni. W zasadzie na cześć zakończenia rajdów na tym Burek Beach, to jest taka plażowa miejscowość, gdzieś godzinę drogi od Freetown, czyli od stolicy, odbywa się taki lokalny festiwal związany właśnie z metą tego rajdu, gra muzyka, można coś tam dobrego zjeść, przyjeżdżają też dużo miejscowych po prostu jakby wziąć udział w tym wydarzeniu, bo dla większości krajów, a szczególnie dla Freetown i dla Sierra Leone, gdzie obecnie przebiega meta rajdu, Jest to dość duże wydarzenie, to znaczy w całym kraju wiszą plakaty z jakiegoś ministerstwa turystyki, że będzie odbywać się taka impreza i jednak dużo ludzi jest tym szczerze zainteresowanych i świadomych tego, co się dzieje. No co ciekawe w ogóle, rajd Budapeszt-Bamako, a myśmy przejechali z Warszawy do Freetown, więc już w zasadzie nic się nie zgadza, ale tak jak Dakar wciąż ma Dakar w nazwie, mimo że do Dakaru już nie jeździ, no to tak ten rajd kiedyś odbywał się w takiej formule, że meta była w Bamako, w stolicy Mali. Natomiast przy ostatniej edycji, która tam się odbywała, nie wiem, kilka czy kilkanaście lat temu, jakoś zaraz przed rajdem terroryści w największym hotelu w mieście, który był też oficjalnym hotelem tego rajdu, wzięli zakładników, turystów i coś tam chyba kilkanaście czy kilkadziesiąt osób nawet zginęło przy odbijaniu tej grupy turystów i tego hotelu. No i z tej uwagi
Ten rajd nie odbywa się już do Mali. Uznano, że Mali to jest kraj na dzisiaj zbyt niebezpieczny terrorystycznie i nowym krajem takim goszczącym metę rajdu jest Sierra Leone. Gdybyśmy, myślę, że jeszcze raz jechali, to warto się zatrzymać jeszcze jeden dodatkowy dzień w tym Burej Beach, bo pomimo tego, że koniec rajdu jest we Freetown, to tak naprawdę jakby finisz jest w Burej Beach, to jest jakąś godzinę drogi. Mhm. Natomiast ten ostatni dzień rajdu to sprowadza się do tego, że po prostu jedzie się w korku przez 4 godziny, tylko po to, żeby przejechać przez kawałek mety. Więc, przez metę, tak, we Freetown. Tak, więc lepiej jest po prostu odpuścić to, a zostać sobie odpocząć jeszcze jeden dzień w tym Burej Beach, bo to jest naprawdę ładne miejsce. I część z nas akurat została jeszcze tydzień po rajdzie, żeby tam odpocząć i jakby nie gnać od razu na samolot, tylko gdzieś tam chwilę jeszcze po prostu zaznać takiego plażowania i właśnie zatrzymaliśmy się na kilka dni w tym Burek Beach, gdzie czas nam upływał po prostu na leżeniu na plaży i jedzeniu owoców morza. Natomiast jeśli chodzi o samą metę rajdu, no to kończy się impreza, wszyscy gdzieś tam rozjeżdżają się po hotelach, natomiast kolejnego dnia po rajdzie pod hotelem Radisson we Freetown otwiera się wielka giełda samochodowa. Hello. Yeah. What's your name? Shergak. Shergak, nice to meet you, I'm Peter. Nice to meet you too. Yeah. A tutaj właśnie przygotowujemy nasz samochód do sprzedaży, na razie mamy kupę zainteresowanych, którzy pukają w szyby albo dzwonią, no ale zobaczymy jak pójdzie. Jesteśmy na parkingu pod hotelem po zakończeniu rajdu. Autko wygląda no, trochę brudne, no. Najpierw chcemy je umyć, ale już zbiegło się kilku tutaj pomocnych lokalców z ofertą mycia. Zobaczymy jak im pójdzie w środku, bo tam tego pyłu z Gwinei to jest chyba z kilka kilogramów. No i nasza piękna Toyotka. I samochód sprzedany temu panu. You're a new Toyota owner. How do you feel? I feel good. Great. It was not easy, but at least I'm glad that we have been able to, very good. Have been able to strike a deal. Great, we have a win-win deal. Yes, yes. We got a good price, you get a great car. Yeah, thank you. You are okay. The new owner of this car. Oh, yes. Congratulations. To jest no, super ciekawy kawałek świata, którego w żaden sposób, no, nie ma innego sposobu, żeby go doświadczyć tak naprawdę. Czy zorganizowany rajd daje takie jakby większe poczucie bezpieczeństwa w eksploracji Afryki większą grupą? Jak to wygląda? No zdecydowanie. To jest taka kwestia, że w zasadzie jak jechaliśmy i już przygotowując się do tego rajdu, ale też po to mam takie wrażenie, że zrobienie tego samemu w takiej formie, żeby tak fajne trasy wybrać, miejsca biwakowe, też sprawność jakichś takich formalności, odpraw granicznych, przejść, różnych pozwoleń, to samemu wymagałoby to bardzo, bardzo dużo doświadczenia, no, którego po prostu nie mieliśmy. Tutaj z takim organizatorem jesteśmy w stanie przejechać tą trasę, nie powiedziałbym, że bezstresowo, bo jednak i tak to było dość wymagające przedsięwzięcie pod kątem przygotowania się, też różnych formalności, których trzeba dopełnić przed rajdem, ekwipunku, który trzeba ze sobą zabrać i ogólnego planu na realizację tego, ale na pewno dużo, dużo to ułatwia w stosunku na przykład do próby podjęcia takiej wyprawy samemu. Co wymaga organizator pod kątem przygotowania? Od nas organizator wymaga przede wszystkim formalności. Znaczy, jeśli chodzi o samochód, nie jest to nigdzie sprawdzane, nie jest to nigdzie weryfikowane. Dla trasy off-road zalecane jest po prostu mocne auto 4x4. No i to w zasadzie na tym kończą się rekomendacje. A jeśli chodzi o takie formalności, musieliśmy zrobić szczepienia, gdzie szczepienie na żółtą febrę jest obowiązkowe chyba przy wjeździe do Mauretanii. Dużo szczepień takich zalecanych, które też wszyscy zrealizowaliśmy, no bo jednak tych historii o różnych chorobach tropikalnych trochę też wśród uczestników poprzednich edycji rajdu krążyło.
Dużo formalności dotyczące zgłoszeń, wiz, to znaczy my wiele papierów ogarnialiśmy z dużym wyprzedzeniem po to, żeby oszczędzać ten czas na miejscu. I tutaj też jest duża rola organizatora w tym, że po prostu w przejście graniczne między Saharą Zachodnią a Mauretanią, które jest bardzo wolne, bardzo pod wieloma formalnymi obostrzeniami, taka duża grupa była w stanie pokonać w parę godzin. No oprócz tego po prostu płatności za rajd i ubezpieczenie, które też było tutaj ważną kwestią. Tam rajd ma, cały rajd i wszyscy uczestnicy mają obowiązkowe takie ubezpieczenie ewakuacyjne, że jakby coś działo się na miejscu zagrażającego życiu, to jednak mamy tam dostęp do nawet transportu do kraju z, powiedzmy, z dowolnego miejsca tego rajdu. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o przygotowania. I nawigacja, i mapa, no to praktycznie coś, co musimy kupić od organizatora, który sprzedaje po prostu mapy do tego rajdu. A cała trasa jest wyznaczana w ten sposób, że codziennie rano na briefingu pobiera się przez Wi-Fi od organizatora na tablet, czy na telefon, czy jakieś urządzenie nawigacyjne, waypointy, przez które trzeba przejechać. Nie mamy tam trasy, która mówi po prostu, prowadzi daną ścieżką, mówi skręć tutaj, przejść tutaj, tylko konkretne miejsca, które trzeba zaliczyć, a już po stronie uczestników rajdu jest to, w jaki sposób się do nich dostanie. No i w niektórych sytuacjach jest to po prostu jazda z punktu A do B jedyną możliwą drogą, a w innych po prostu kluczenie na przykład pomiędzy wydmami, jak dotrzeć do jakiegoś konkretnego miejsca. Komu byście polecili udział w tym rajdzie? Jakby dla kogo jest to impreza? No na pewno dla ludzi żadnych przygód, dla takich, którzy nie boją się nieznanego, którzy chcą zobaczyć, poznać, poczuć, zasmakować też czegoś zupełnie niespodziewanego, bo powiem Ci, że w stosunku do jakichś innych wypraw, które w życiu miałem okazję zrealizować albo innych przedsięwzięć, to tutaj chyba doświadczyłem najwięcej rzeczy, których się nie spodziewałem. Najwięcej widoków, najwięcej uśmiechów czy interakcji z ludźmi na miejscu. Takich, których zupełnie się nie spodziewałem, bo jest to jednak taki rejon świata, który jest jeszcze dość nieprzemierzony, niepopularny turystycznie. I nawet jak chcemy się przygotować do czegoś takiego, no to w internecie znajdziemy mało informacji na temat tego, mało relacji, więc jest to na pewno taka, szczególnie pierwszy raz, to na pewno jest taka duża podróż w nieznane, po to, żeby zobaczyć trochę innej kultury, trochę innej natury, no i też w jakimś większym stopniu po prostu nawiązać kontakt z tą Afryką, która jest dla mnie była, ale też wciąż pozostaje takim nieznanym i tajemniczym kontynentem. No. Jeszcze tak właściwie tak retrospektywnie mamy kilka rzeczy, które jadąc teraz zrobilibyśmy inaczej i na pewno jedną z nich byłoby to, że raczej postawilibyśmy na auto w automacie i fajnie oklejone, dlatego że to zwiększa resale value, o dziwo. Na pewno jeszcze raz ponownie Toyotą, dlatego że jest to tam najbardziej popularny i ceniony model aktualnie chyba samochodów. Dwa, że wydaje mi się, że zrezygnowalibyśmy z namiotu dachowego, dlatego że część noclegów jest dostępna w hotelach pobliskich. No i powiedzmy przy takiej intensywności rajdu to jest, powiedziałem, że nawet wskazane. A jednak mocno dokłada wagi. A my gdzieś tak połowę noclegów, jak tylko się dało, to gdzieś bukowaliśmy sobie pokój w hotelu, żeby też wziąć prysznic, przeprać się i wyspać jednak w łóżku. No a jest to koszt, jeżeli ktoś nie wraca samochodem, no to jest to po prostu koszt utopiony. Kolejną rzeczą jest to, że na samej mecie warto zabukować hotel w Radisonie konkretnie z wyprzedzeniem, po to, żeby po prostu mieć tam pewne miejsce, dlatego że raz, żeby po prostu trochę odpocząć, dwa, że Freetown jest ciężkim miastem. trudno jest się w nim połapać i są obszary, które są faktycznie niebezpieczne i to jest takie odczuwalne, ale z kolei nie da się tego zweryfikować, jakby nie będąc tam wcześniej.
Więc na pewno to nie jest aż tak duży koszt, a warto na pewno poczynić tą inwestycję. A poza też jakieś takie nieprzyjemne sytuacje to działy się właśnie głównie we Freetown. To znaczy tam spotkaliśmy się z tym, że jakichś innych uczestników rajdu gdzieś tam okradziono. Nam z hotelowego sejfu zniknęło $700, gdzie w zasadzie nie byliśmy w stanie tego w jakikolwiek sposób wyegzekwować od obsługi hotelu i czy nawet jakoś żeby podjęli jakiekolwiek działania na ten temat. No więc to jest na pewno kwestia, że trochę zbyt lekkomyślnie podeszliśmy tam do przechowywania na przykład kosztowności i gotówki. Tak, i co do samej gotówki, to też my braliśmy tylko i wyłącznie euro, natomiast już za Senegalem właściwie dolary są dużo bardziej popularne, a w samym Sierra Leone to właściwie tylko i wyłącznie dolary. Nikt nie zna wartości nawet euro, więc planując po prostu budżet, to lepiej sobie przewidzieć tak 1/3, żeby wziąć w dolarach. Niestety gotówka, nie korzystaliśmy z bankomatu, wzięliśmy dość duży zapas gotówki poukrywanej w różnych miejscach po to, żeby na miejscu po prostu wymieniać ją na lokalne waluty. Co ciekawe, lokalne waluty są kuriozalne, to znaczy wymienienie kilkuset euro kończyło się otrzymaniem na przykład takiego pliku banknotów, a w Sierra Leone opłata za kolację dla na przykład 5 osób kończyła się wydaniem 300 banknotów, które były przeliczane najpierw przez 15 minut przez nas, a potem przez kolejne 15 minut przez kelnera. No ale niestety taką mają walutę, taką mają inflację, że ciężko ten problem jakoś zaadresować. No i też należy mimo wszystko trochę uważać, a szczególnie już w Sierra Leone na kradzież, bo tam było ich sporo, to nie były rabunki, nie było nic niebezpiecznego, tylko po prostu przez całą drogę właściwie to nie stanowi zagrożenia. Jest to bezpieczne, jakby nikt właściwie nawet nie musi o tym specjalnie myśleć, natomiast w tym to jest duże miasto i tam po prostu jest trochę ludzi, którzy po prostu czekają na okazję, także pilnowałbym pieniędzy po prostu sam już Freetown. Na koniec tylko dodam jeszcze od siebie, że mam ogromną nadzieję, że kolejny film z rajdu Budapeszt-Bamako, jaki uda mi się zrealizować, będzie już filmem, w którym ja osobiście ten rajd przejadę, pokonam tą trasę swoim własnym patrolem i życzę Wam, by takie marzenia motoryzacyjno-podróżnicze udało Wam się spełnić.